wyłączony semafor latoru drugiego nie świeci, ale ten świeci latoru pierwszego. Dostawa tłucznia. To firmowy skład Transkolskiels. Chyba te stare semafory to jest zdemontowali. O, nad jeden postawiony nowy, przekreślony. Fajnie się to ustawiło. Słup jeszcze tu stoi. Nieźle tu wykopane. Zamontowany ten tor boczny i ten główny. Semafor z belką. I tutaj do tego semafora również dołożyli belkę. Ale nie wiem, czy to jest zielony pas czy pomarańczowy. To jest skład sieciowy. Też z Kielc firmy. Palownice. Stara nawierzchnia usunięta motoru bocznego. To że peronem się nie zajmują, że nawet nie zaciągnęli tych starych ścianek peronowych. Będą nowe wiaty na stacji. Coś od Łowicza leci. Marka Transkolu.
pierwszego na semaforze pojawiła się belka, ale jaka to nie wiem. Chodzi mi o kolor, czy jest zielona, czy pomarańczowa, tego nie wiem. I również dla toru drugiego również belka, ale semafor jeszcze nie świeci, bo te belki jeszcze nie funkcjonują. Ekrany szyby pod te wiaty tam. Roboczny zdemontowany. Czyli jeszcze widnieje. I ten przelotowy też jeszcze siedzi w ziemi. Tam w stuczniu. Ale nie ma wątpliwości, usunięte. Te sianki też jeszcze są. Belka dla toru pierwszego wyjazdu w kierunku mokrej. On nasza nie funkcjonuje. Był podany sygnał S10 i wskaźnik W24 bez tej belki świecącej. Się ciekawi, jaki tu jest kolor. Tutaj również jest belka, ale semafor jest przekreślony. Dla toru drugiego semafor właśnie postawiony. Na razie bok.
jednak podane. S10, wskaźnik W24 i po lewym z kierownicy. Doktora Podlasiaka opuścili w kierunku Skierniewic. No to Ełka będzie opóźniona ponad 10 minut, nawet 15. Trzy. Klejony jedzie. Pogonowski.
paliwa. O, ten marszałek. On dzisiaj przez tydzień będzie kursował górski przez Kierniewice Żyrardów. Wcześniej leciały dwa pociągi. Jeszcze, a mianowicie Zielonogórzanin i
Rejewski. Teraz Górski. Cztery. Ta trójka jeszcze wypadku nie miała. No nie. No. Piątka miała. No się pamiętałem. W ostatniej chwili podają. Thank you.
będzie chyba stop. Jednak podany. Thank you.
dwa, cztery. Dziesięć.